Agnieszka Smoleń, dobry wieczór. Jeszcze kilka dni i w końcu zawita do nas wiosenna aura. Pogodę w regionie wciąż kształtuje wyż, a jutro w ciągu dnia zaznaczy się wpływ ciepłego frontu atmosferycznego. Z zachodu napłynie polarno-morskie powietrze. W nocy na południu regionu sporo chmur, z których miejscami popruszy śnieg. Wysoko w Tatrach dosypie go do 5 cm. Temperatura spadnie do minus 6 stopni na Podhalu, w Nowym Sączu i Wadowicach minus 4, w Krakowie minus 3, a w Miechowie i Oświęcimiu minus 2. Jutro zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Przelotnie popada deszcz i deszcz ze śniegiem. W rejonach podgórskich i w górach popruszy śnieg. Z północnego zachodu powieje umiarkowany wiatr. W górach możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Termometry wskażą 6 stopni w Oświęcimiu i Tarnowie, 4 w Andrychowie i Wadowicach. Najchłodniej w Zakopanem i Nowym Targu, maksymalnie 3 stopnie. W Krakowie przydadzą się jutro parasole. W najcieplejszym momencie dnia 6 stopni. Ciśnienie będzie wzrastać. Jutro w południe wyniesie 991 hektopaskali. Środa zapowiada się deszczowo. W górach popruszy śnieg. Termometry wskażą od 5 do 7 stopni. W czwartek cieplej, maksymalnie 10. Nad ranem mogą pojawić się mrzawki i mgła. Na koniec dobra informacja. W całym regionie powietrze będzie jutro dobrej jakości. Miłego wieczoru. Do zobaczenia jutro. Thank you.